Halloween to nie zabawa, ten pogański zwyczaj niesie za sobą zagrożenia, szczególnie dla sfery duchowej. Katolicką praktyką coraz bardziej popularną w Polsce jest Halloweens, święty zwycięża. Przed nami uroczystość Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny, czyli wspomnienie wszystkich wiernych zmarłych. Niestety w obchody tych listopadowych świąt coraz częściej wkrada się pogański zwyczaj praktykowany w przeddzień tych uroczystości, Halloween. To tradycja niechrześcijańska. Na pewno nie katolicka. Swoimi korzeniami sięga obrzędów pogańskich. Co więcej, Halloween może nieść za sobą poważne zagrożenia, szczególnie dla naszego ducha, dodaje ksiądz dr Jan Uchwat. Chociaż ma wymiar komercyjny i zabawowy, to sprzyja wywoływaniu duchów, może sprzyjać innym obrzędom okultystycznym czy magicznym i one, owszem, są bardzo niebezpieczne dla życia duchowego. Halloween osłabia także chrześcijańskie spojrzenie na samą śmierć oraz na zmarłych, których pamięć w nadchodzących dniach czcimy w sposób szczególny. I dlatego nasze dzieci nie uczestniczą w żadnych szkolnych zabawach halloweenowych. Nie chodzą dzieci po cukierki, także u nas to jest wykluczone. Dbamy o swoje dzieci, chronimy swoje dzieci. I mam nadzieję, że z pokolenia na pokolenie te dzieci również nie będą tego praktykowały. Podkreśla ojciec pięciorga dzieci Jacek Hańko. Taka postawa i świadomość rodziców w tej kwestii jest bardzo ważna, wskazuje działaczka pro-life Teresa Sutowicz. Młody człowiek naśladuje bowiem rodziców. Powstaje jednak pytanie, co z tymi dziećmi, które nie mogą liczyć na właściwy wzorzec z domu rodzinnego. Nimi też się powinniśmy zająć. To jest na pewno wprowadzenie do szkół religii, która będzie mówiła młodemu człowiekowi więcej. Alternatywą dla pogańskiej zabawy Halloween jest coraz bardziej znany zwyczaj Halloweens, święty zwycięża. W ramach tej inicjatywy organizowane są bale oraz marsze Wszystkich Świętych. Teraz w dobie pandemii jest to jednak niemożliwe. Co zatem zrobić, by uczcić naszych orędowników w niebie? Poznawać tych świętych można, przecież każde dziecko praktycznie ma anioła stróża, można o tych aniołach stróżach rozmawiać. Można się bawić w aniołki, można przecież, każde dziecko ma patrona, swoje imię, różne formy zabawy i lepiej na pewno ten czas spędzić z rodziną, z dziećmi, w dobrym celu.